młodszy brygadier Jan Ulaszczewski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olborku. W minionym tygodniu odnotowaliśmy 6 zdarzeń, w tym jeden pożar, 5 miejscowych zagrożeń. Z poważniejszych zdarzeń to wypadek na przejeździe kolejowym w Olborku przy ulicy De Gaulle'a. Był to wypadek z udziałem samochodu osobowego marki Audi i autobusu szynowego. W wyniku wypadku jedna osoba podróżująca samochodem osobowym poniosła śmierć na miejscu, natomiast szynobusem podróżowało około 50 osób, tam osób poszkodowanych nie było. Działania ratownicze prowadzone przez ratowników JRG Malbork polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i wydobyciu ciała z rozbitego pojazdu przy użyciu hydraulicznych narzędzi ratowniczych. Pozostałe odnotowane zdarzenia to uszkodzone pokrycie dachowe na budynku i pęknięty konar drzewa w wyniku silnego wiatru, wyczuwalny zapach dymu w budynku mieszkalnym oraz pożar śmietnika. Dziękuję. Młodszy aspirant Katarzyna Marczyk, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Malborku. W weekend odnotowaliśmy kilkadziesiąt interwencji. Zgłoszenia dotyczyły głównie zakłócenia ciszy nocnej, nieporozumień rodzinnych. Na drogach powiatu malborskiego doszło do potrącenia rowerzystki, wypadku śmiertelnego i dwóch kolizji drogowych. W niedzielę policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, wspomagani przez funkcjonariuszy z oddziałów prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, przeprowadzili działania Bezpieczna Droga Krajowa nr 22. W trakcie działań funkcjonariusze skontrolowali kilkadziesiąt pojazdów.